w Bogdanie. Później pojawili się w tam, którzy zaproszeni i już wchodzą do ich domu, zorientowali się, że nie jesteśmy typowym, standardowym krajobrazem. Mówię od razu przy pomocy gliny. No, mówię, ja wiedziałem, że glina, no tak, to syna, palona, syna, prawda, ziemia, ziemia, to są gliny, to są farby uzyskiwane z gliny, ale ona zaskoczył, że nie, to nie jest taka glina, pokażę wam, jak to wygląda. No i poszliśmy do garażu. Ten garaż był zadziwiający, bo tam chyba nawet nie było samochodu. Natomiast były pojemniki z gliną, jakieś kubety, jakieś worki i niedokończone obrazy. Zaczęliśmy wchodzić w ten magiczny świat pełni podziwu, bo było to coś nietypowego. Zaskoczeni byliśmy. Nie spodziewaliśmy, że zobaczymy warsztat, zobaczymy Wolfganga jakby z innej strony. Gdyby nie to, że po paru godzinach Jola przyszła i przypomniała nam, że jednak jesteśmy u nich w gości, to pewnie byśmy do końca tak siedzieli. Renesansie ciągle są żywe. Mistrzowie renesansu stwierdzili, że żeby wykonać dzieło malarskie, wystarczy kilka kolorów. I oni to potrafili. I patrząc na obrazy Wolfganga, widzieliśmy jakby tą samą koncepcję. Tą samą koncepcję wykonania wykonano zupełnie innym tworzywem, o wiele trudniejszym, jak nam się wydaje. Niematerialnym, pewną ideę nas zafascynowało do życia. Nie funkcjonuje to jako coś, co daje szansę na przeżycie. Ale proszę Państwa, jest ten drugi aspekt, ten niematerialny, czyli ta idea zawarta w dziele. I to jest ciekawa rzecz, bo ta idea, można na to różnie spojrzeć, który przyświeca autorowi, jest zawarty w dziele. Ale to dzieło koresponduje, jakby funkcjonuje dopiero w kontekście odbiorcy. To dopiero odbiorca nadaje temu dziełu jakiś sens poprzez odbiór tej idei. I po prostu jestem bardzo wzruszony z tego punktu. I bardzo dziękuję wam, że jesteście tu. To wystawa macie części, tak ogólne, pierwsze, tak takie, czy tylko jest ta sala Thank you.
Thank you.